Mili moi, tęskniłam za wami. Dawno nic nie nagrywałam, bo zajmowałam się tym moim drugim wcieleniem, które trochę znacie, ale którym zazwyczaj nie epatuje tutaj na moim kanale. Bo chciałabym, żebyście wszyscy patrzyli na siebie, a nie na mnie. Kontakcie ze mną. Bo wasza siła jest w was. Ja tylko czasem pokazuję, jak ją odzyskać, albo jak ją poczuć, że jest, jeśli się gdzieś tam coś zgubiło. Wiecie, że ostatnio śpiewałam Toskę we Wrocławiu. Wcześniej na buko. to wszystko już po śmierci mamy. Moja mama umarła 4 kwietnia. No i potem była taka sekwencja tych obciążeń artystycznych. Można na nie patrzeć jak na obciążenia, można na nie popatrzeć jak na fajne wyzwania. Które na pewno przyszły za sprawą mamy, bo ona zawsze chciała, żebym jak najwięcej śpiewała. Uważała, że śpiewam za mało, że za mało uwagi kieruje na moją karierę. Ja nigdy nie lubiłam tego słowa. Kiedy wygrałam taki ogromny konkurs wokalny w Tuluzie, rzuciło się na mnie wszystko, co było na świecie. Ja chyba tego nie chciałam. Nigdy nie chciałam uczestniczyć w żadnych wyścigach, nigdy nie pretendowałam do żadnych ról, nie stawałam do żadnych przesłuchań. Wszystko, co moje życie artystyczne przyniosło, przyszło ze spokojem, w odpowiednim momencie i wtedy, kiedy mnie samo szukało. Uważam, że to jest dobre. Od Początku miałam w sobie przeczucie, że wyścig i walka obecne w świecie sztuki są nieodpowiednie, że kompletnie nie zdają egzaminów w świecie osobistych lekcji. Bo sztuka to osobista lekcja najwyższego kalibru. Żeby się nie rozgadywać na tematy artystyczne, bo sama sobie za chwilę zaprzeczę powiem tylko że w kilku słowach chciałam nawiązać do tej mojej wrocławskiej toski, która przyszła na prośbę dyrektora tej opery wielką osobistą pana mariusza kwietnia, który mnie przekonał wraz. Z maestro Adamem Banaszakiem, żebym te dwie toski zaśpiewała. To były bardzo ważne spektakle dla opery wrocławskiej. Wiem, że potrzebowali dobrej toski, a ja jestem bardzo dobrą toską. No więc, mimo trudnego czasu i kolizji z Aidą, którą bardzo chciałam zaśpiewać i w której byłam obsadzona w łodzi, to jedna z moich koronnych ról, za którą Dostałam wiele wyróżnień fajnych. Zgodziłam się na tę toskę, bo chciałam wrócić do Wrocławia. Wrocław mnie porzucił. Ja skończyłam studia we Wrocławiu. Wygrałam konkurs w Tuluzie, jeszcze będąc wrocławską studentką. Śpiewałam, będąc studentką w Operze Wrocławskiej. A potem już nigdy. Wrocławska scena mnie nie zaprosiła. Teraz Mario, kwiecień. Zaprosił mnie. Znamy się z Warszawy. Doświadczyłam z jego strony wielkiego dobra i cudownego przyjęcia we Wrocławiu. Bo zdecydowałam się na toskę po jednej próbie. Słuchajcie, to jest trudny wyczyn. Dlaczego o tym mówię? Bo dziś chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, że zawsze sobie dacie radę. W moich coachingach i w mojej pracy z moimi podopiecznymi, mam często takie wyzwania, żeby poprowadzić człowieka w kierunku własnej mocy. Żeby się nie bał, że czemuś nie sprosta. Ja w sztuce mocuję się z takimi pytaniami co chwilę, dlatego że moje życie obfituje, w sztuce, obfituje największymi wyzwaniami. Ja śpiewam największe i najtrudniejsze partie, jakie są. Jak powiedziałam wcześniej, nie staję do przesłuchań. Nie biorę udziału w żadnych konkursach. Po Tuluzie pojechałam tylko jeszcze do Genewy, też z sukcesem, żeby zacząć karierę, a potem już wiedziałam, że nie tędy droga że nie trzeba się ścigać, a nawet się nie powinno że płaci się za to olbrzymią cenę. Zawsze czułam, wtedy kiedy chciałam wziąć udział w tych walkach czy w tych Jakichś tam yy, konkurencjach, zawsze byłam blokowana. I to było dobre, dlatego że nauczyłam się najpierw pokory, cichości, niezabiegania o zaszczyty, odpowiedzialności za siebie. Dowiedziałam się, że nigdy nie wolno ulegać presji. Że nie należy się pozwolić wpędzić w stan lęku. A wiecie, sztuka jest taką przestrzenią, gdzie to się często dzieje. Wielu pracujących w sztuce decydentów uważa, że na artystach można coś wymusić. Polityka bardzo próbuje się dobrać do sztuki, zresztą robi to w Polsce. Na ogromną skalę. Każdy teatr operowy w Polsce i każdy teatr jest zależny od państwa w takiej, a nie innej formie przedstawicielskiej lub innej, albo od marszałka, albo od miasta. No tak to jest. Jeśli marszałek jest mądry, jak we Wrocławiu, bo miałam okazję poznać mechanizmy w tym teatrze, a jako osoba z zewnątrz mogę to łatwo zobaczyć. To teatrowi dzieje się dobrze. Jeśli marszałek jest mniej mądry, to sztuka pełni rolę służebną wobec yy, jakichś instytucji państwowych czy religijnych. Tak nie powinno być. Polityka ma klęknąć przed sztuką. Tak sobie pozwoliłam na swoje małe co nieco. No ale wracam do tematu. Słuchajcie, Moje bycie w sztuce nauczyło mnie, że jeśli coś do mnie przychodzi, to trzeba w to iść. Bez względu na to, czy uważam, że już do tego dorosłam, czy nie, tajemnica jest taka, że jedną z najtrudniejszych ról świata zaśpiewałam po jednej próbie, a idę. Toskę pierwszą zaśpiewałam też po jednej próbie. I to, co w życiu przyszło do mnie i się wcisnęło niemal, przebijając się przez moją niechęć, bo wydawało mi się, że może sobie nie poradzę, zawsze procentowało najwyżej. To, o co walczyłam, co wydawało mi się, że trzeba to ocechować presją, Zawsze obracało się przeciwko mnie. I chcę Wam to powiedzieć, opierając się na własnym doświadczeniu. Jeśli coś przychodzi do Was i ogarnia Was lęk, to wtedy trzeba powiedzieć temu lękowi: Spadaj. Ja wiem swoje. Jestem odpowiedzialny za siebie. Wiem, że energia mi służy i że przynosi to, co najlepsze. I tak się stanie. Bo zawsze tworzysz siebie w każdej minucie, przez to, że jesteś pewna, pewny, że energia będzie ci zawsze służyć. Możesz się czuć zaopiekowany. Nigdy nie stanie się nic wbrew Twojej woli. Jeśli Twoją wolą będzie wyobrażenie sobie, że Ci się nie uda, że Ci nie pójdzie tak, jak chcesz, to oczywiście spełnisz to wyobrażenie. Natomiast jeśli Twoją wolą będzie uznanie, że Prawa Hermesa, Trismegistosa mówią, że ty stanowisz wszystko, co na górze i na dole i że ty aktem woli konstruujesz i modelujesz swój wszechświat, to tak będzie. I ja, tą moją toską, ci to potwierdzam. Panowie prowadzili ze mną negocjacje dzień przed terminem, próby w nocy. Rano się zdecydowałam, spakowałam, wzięłam nuty, odświeżyłam ogromną partię w samochodzie, ostatnio ją śpiewałam w cudownym towarzystwie wielkiej gwiazdy wokalistyki światowej Aleksandra Teligi podczas jego świetlistego jubileuszu zaprosił mnie po mnie lubi jako Toskę. I to była moja ostatnia Toska już dość dawno. Zatem odświeżenie tej gigantycznej partii wydawało się trudne, ale to jest od trudnych rzeczy jak nie ja. Przecież ja sobie zawsze poradzę w każdych warunkach. Ja tak o sobie myślę. I dlatego tak jest. Dlatego śpiewam najtrudniejsze partie świata. I dlatego moje życie układa się tak, jak sobie życzę. A jeśli masz wątpliwości, czy to rzeczywiście tak jest, że ty mówisz i jest. To, co mówisz? To pomyśl, obejrzyj się wstecz i zobacz, że tak wiele razy się bałeś, że nie dasz rady. Tak wiele razy myślałeś, przecież to niemożliwe, żeby to się udało. No i co? I jesteś, żyjesz i masz się dobrze. Może nie tak, jak mógłbyś, gdybyś wtedy. Chwycił szansę. Bo czasem ze strachu taką szansę pominąłeś. Ale jednak żyjesz, jesteś i dałeś radę. Lepiej lub gorzej, lub dałeś radę. Jeśli chcesz poprawić parametry wykonalności swoich intencji, to myśl na maksa. Obstawiaj maksa. Wyobraź sobie siebie, Dokładnie w takiej sytuacji, w jakiej chciałbyś się znaleźć. I nie ochrzaniaj się w myśli, że chcesz za dużo, że przecież to nieracjonalne. Racjonalne jest to, co sobie wyobrazisz. I jeśli ja któregoś dnia wyobrażę sobie, że przekraczam lodowy mur, na Antarktydzie, to pewnie tak się stanie jeszcze w tym życiu. Bo energia działa tu i teraz. Uważam, że możemy wszystko. I uważam, że w każdej sekundzie naszego życia doczesnego ziszczamy za sprawą energii wszystko, czego sobie życzymy. Dlatego kontrolerzy tak dbają, żebyśmy się bali, bo strach jest najsilniejszą intencją. Jeśli jesteś w lęku, to ziszczasz wszystko, czego się boisz. Dlaczego? Dlatego, że każde wyobrażenie w ziszczaniu i modelowaniu Twojego świata musi być nasycone emocjami. Zaraz powiem, jak to zrobić. Ale jeśli strach zasłania oczy wyobraźni, to ziszczenie jest brzemienne tymi slajdami lękowymi. Lęk blokuje to coś. Jak to zrobić? Ano, słuchajcie, zrobić sobie przyjemność to jest tak, jak ja zrobiłam przed toską. Siadłam sobie w moim pokoju w Operze Wrocławskiej. Mieszkałam w pokoju gościnnym w Operze Wrocławskiej z cudownym widokiem na Plac Wolności. Wszystko kwitnie we Wrocławiu. Mój śliczny rodzinny Wrocław był widoczny przez okno. Siadłam w medytacji przed tym oknem i wyobraziłam sobie siebie na mojej rodzimej scenie po wielkim sukcesie z wiwatującą i stojącą publicznością, której dałam fajne przeżycie. No i tak się stało. Tak było dokładnie tak, jak sobie to wyobraziłam. Tak się buduje rolę i przedstawienia. Wyobrażamy sobie własne emocje w danej sytuacji. I jeśli nie jesteś aktorem, to chcąc zawiadować energiami, musisz się tej procedury nauczyć. Czyli siadasz, zamykasz oczy. Gałki oczne, odwracasz do góry, do środka i do tyłu, na ile można, oczywiście, nie, nie, nie robimy sobie krzywdy. Oddychamy, koncentrujemy się na oddechu i zaczynamy wyobrażać sobie to, co przed chwilą na kartce zaprojektowaliśmy. Ano. Jeśli ja chciałabym na przykład znów zaśpiewać Holendra tułacza, znaczy nie Holendra, tylko zentę w Holendrze tułaczu Wagnera, to zamykam oczy. Wyobrażam sobie siebie na scenie w idealnych warunkach akustycznych. Patrzącą na najwspanialszego dyrygenta, o którym mogłabym pomarzyć. Jest kilku takich, których uwielbiam i których chętnie zobaczę w orkiestronie śpiewając zentę. Mam nawet taki teatr, w którym chętnie stanęłabym do wykonania tego Holendra. A może to byłby Tristan? Wiem, że w Polsce pojawił się aktualnie Tristan. Musiał uciekać, jest w Polsce. Nazywa się Aleksander Schulz. Radzę się zainteresować, jeśli słuchają mnie dyrektorzy teatrów polskich. Polecam z całego serca. Śpiewałam z nim Toskę. Cóż za głos. Rafałowi Bartmińskiemu też niczego nie brak, ale jeszcze na Tristana dla niego za wcześnie. Dobrze, wracam do procedury. Myślę o mojej niebieskiej sukience o moich białych włosach z warkoczykami taką miałam fryzurę do mojej zęty. Myślę o moim idealnym partnerze, Holendrze. Wyobrażam sobie jego cudowny głos w świetlistym duecie, który śpiewamy. Czuję emocje stania na scenie. Czuję emocje tej cudownej muzyki. Słyszę ją w sobie. Przenika mnie energia postaci. Mam pod pachą obraz. I słuchajcie. Wiem, że to się ziści. Tak to się robi. Siadacie i doświadczacie każdego szczegółu danej sytuacji. Musicie to czuć. Musicie poczuć każdy element uczucia i nawet emocji, które generalnie nie są niczym dobrym. Ale akurat w takim wyobrażeniu mają swoje miejsce, bo są częścią natury ludzkiej. Jeżeli to wszystko pojawi się na poziomie czakry serca, to to się ziści i zawsze dacie sobie radę. Oczywiście ta procedura dotyczy nie tylko wyzwaniowych sytuacji, dotyczy kreowania codzienności. Bardzo bym Was chciała zachęcić, żeby każdego ranka zbudzić się wcześniej. Wcale nie trzeba nastawiać budzika. Jeśli masz ze sobą dobry kontakt, budzisz się, o której chcesz. Jeśli zaplanowałeś, że to ma być ósma siedem, to się o tej porze obudzisz. Gwarantuję ci. Kiedyś nauczę, jak to robić. Zbudź się dwadzieścia minut przed czasem. I zaprojektuj swój dzień, obmyśl, co będziesz czuł i co Cię spotka w danym dniu. A jeśli mierzysz się z wydarzeniami wyzwaniowymi, zaprojektuj je dokładnie. Wiecie, jest wiele rosyjskich książek na temat modelowania rzeczywistości. Modelowanie rzeczywistości to w istocie dokładnie to, o czym teraz mówię. Projektujesz każde wydarzenie precyzyjnie, angażując się uczuciowo i emocjonalnie, zanim ono nastąpi. I słuchaj, to nie jest tak, że to jest życzeniowe jakieś tam i srali muchy, będzie wiosna. Nie! Tak się stanie. Spróbuj. Zacznij od nisko punktowanego wydarzenia. Na przykład, pomyśl, jadąc na zakupy, że miejsce w konkretnym sektorze do parkowania będzie na ciebie czekało. Nie idź od razu w intencje, których punktacja będzie miała więcej niż pięć. Oczek w dziesięciopunktowej skali. Zacznij od parkowania, zacznij od braku korka w podróży, zacznij od mniejszych rzeczy, żebyś się nauczył technologii, bo w ten sposób zawsze dasz sobie radę. I wiecie co? Dawać sobie radę to taki trochę greps ale to brzmi ciężko a ja uważam że trzeba pomyśleć właśnie o architekturze własnej rzeczywistości ja jestem moim własnym kreatorem teraz w dniach najwyższego natężenia promieniowania gamma jesteśmy W kosmicznej omnipotencji. I wiecie, jeśli wzięliśmy tę czerwoną kapsułkę, czerwoną, nie niebieską, ostatnio się pomyliłam, to naprawdę dokładnie wiemy, co robić. I wtedy, kiedy będziemy pracować nad rzeczywistością, będziemy wiedzieli, co, na jakim etapie, musimy zauważyć. Bo z tym zauważaniem to jest też potęga, jeśli nasze uszy nastawiamy uważnie na język wszechświata, na jego komunikaty, to zawsze jesteśmy prowadzeni. Mamy tak zwane prowadzenie czyli, będąc na ścieżce ziszczenia. Jakiejś intencji, która jest dobra dla nas i dla wszystkiego, co jest, dostaniemy prowadzenie. Jak je zauważyć? Ano, rozglądać się. Tam, gdzie skierujecie Waszą uwagę, jest wibracja, częstotliwość, do której musicie się dostroić. Jak to działa? Ano na przykład w taki sposób, że podniosę się znów do siebie, że stając z moim pieskiem, przed moim domem, dokładnie wiem, gdzie dzisiaj pójdę albo pojadę na spacer, bo wiem, że tam na mnie czeka albo jakieś drzewo, do którego muszę się dostroić, albo energia miejsca, albo sytuacji to znaczy że moje biopole potrzebuje się dostrzyknąć tym co tam znajdę mogę się z tym połączyć mentalnie nie muszę tam iść ale muszę czy fizycznie czy mentalnie wykonać te kroki odnaleźć się w tej czasoprzestrzeni zawsze lubię tam pójść lub pojechać? Wiem kiedy, gdzie. Czasem nie wiem po co, ale później się okazuje, że to było słuszne. Wszechświat jest takim rodzajem sprzężonego z nami rezonansu. Jeśli my używamy naszej kreatywnej mocy. Czym ma zainteresowanie nasz Stwórca? On nas właśnie po to stworzył, żebyśmy powiększali jego kreatywną moc przez samopoznanie i samo doświadczenie. Jeśli używamy tej kreatywnej mocy na co dzień, to wszechświat nas cały czas pilotuje, bo On jest zwierciadłem naszego wnętrza. On jest zwierciadłem naszej duszy. Jeśli mamy w duszy radość, będziemy doświadczać radości. Jeśli mamy w duszy pewność siebie, będziemy doświadczać uporządkowania świata. Jeśli mamy w duszy przekonanie o własnej mocy, przyjdzie do nas jeszcze więcej mocy. I wiecie co? Jeśli w kimś jest mniej przekonania, że mógłby już spróbować w ten sposób, to dam wam wytrych. Pamiętajcie, że każda sytuacja to 50 na 50. Nie 30 na 70. Czasem jest tak, że w moim świecie wszystko jest na co najmniej 80 na 20. Ale jeśli komuś trudniej, to niech pomyśli, że ma 50% szansy, żeby się udało. I słuchajcie, kiedy wracam myślą do mojego przyjaciela ogromnego, już nieżyjącego, bardzo mądrego, to pamiętam rozmowę, której się przysłuchiwałam. Kiedy ktoś przyszedł i powiedział: Słuchaj, to się na pewno nie uda. No, jaki procent szansy jest? No jakieś 30%. I wtedy on, ten wielki on, odpowiedział: No to jak to 30%? To przecież na pewno się uda. Jak to jest możliwe, że ty myślisz, że ci się nie uda, jak masz 30%? To przecież jest pewne. Bo on się czuł wielki, sprawczy, silny, i 30% to było pewne. No dla mnie teraz. To i 10%, to jest pewne. A nawet jak jest zero, to ja uważam, że jestem na tyle silna, że warto spróbować. Często wszechświat ugina się przede mną, bo wszechświat służy nieugiętemu imperatywowi kreacji. Wszechświat jest stworzony przez Najwyższego Kreatora z miłości. On jest po to taki, żebyśmy w każdej inkarnacji doświadczali najwyższych energii, najwyższej wibracji i najwyższej częstotliwości żebyśmy mogli wykonać maksymalny program. A my leniwcy i ślepi dajemy się mamić Matrixowi, mamoną, władzą, iluzjami i przekonaniem, że jesteśmy bezsilni. Że i tak nas na siłę zatorpedują, i tak nas zabiją, i tak. Pozbawią nas wszystkiego. I tak będą nas trzymać w stracie, a na końcu nas wysają z luszu, kiedy już spadniemy poniżej sześciu i pół tysiąca w skali Bowisa. No i co? No i my się tak temu poddajemy, tkwimy w tym lęku durnym. A po co? Co ci to da, że się będziesz bać? To jest źródłem lęku? Ano? Przywiązanie. Jeśli uświadomisz sobie, że wszystko zawsze mija, to przywiązanie zniknie. Bo tak w istocie jest. Popatrz wstecz. Na swoje życie. Wszystko w nim minęło. I te wszystkie Twoje cudowne porywy? Bo mówi się, że miłość jest obietnicą przyszłości, ale przyszłość, która była wtedy przed Tobą, też minęła i teraz jest przeszłością. Minęły negatywne rezonanse. Te wszystkie straszne historie, które są za tobą, też już minęły. To za sprawą matrixa i przywiązania tkwisz w bólu. Po prostu z tego bólu wyjdź. Zobacz, że to już za tobą. A przed tobą czeka nowe. Nowe, cudowne. Nowe, silne. A ty zawsze sobie dasz radę. Ale i tak to wszystko minie. A na samym końcu, z podekscytowaniem albo w lęku, przejdziesz na drugą stronę. Od ciebie zależy, jakie to będzie przejście. Czy będziesz się bał? Czy będziesz uciekał przed nim? Czy po prostu przyjmiesz wyzwanie w spokoju i z uśmiechem, że za chwilę albo wrócisz do formy bezcielesnej, omnipotentnej, najwyżej wibracyjnej, nie tracąc świadomości, bo świadomość nie mija? Albo dostaniesz nowego awatara. I zaczniesz od nowa, żeby przejść spokojnie, jeszcze raz, mądrzejszym, to wszystko, czego nie udało ci się zaliczyć z godnością i klasą w poprzednim życiu. Czyż to nie piękne? Niedawno, kiedy rozmawiałam z jedną osobą przed jej śmiercią, ona mi wyznała, że nie wierzy w to, że po śmierci coś jest. A ja jej powiedziałam: Zdziwisz się, zdziwisz się, moja droga, bo ja wiem, że tam jest wszystko. I że po tamtej stronie jest więcej i prawdziwe. I wszystko możliwe. No słuchajcie, ja tam często jestem. Widzę wiele. Śmierci nie ma, jest tylko przejście. Dlatego ja po mojej mamie nie lamentuję, bo mnie o to pytacie. Ja wiem. Że jej dusza zrobiła wszystko według własnego planu. Mogłam się w niego wtrącić w ograniczonym stopniu. Widocznie tak miało być. Akceptuję to. Czuję rękę mojej mamy w tej wrocławskiej tosce, bo ona się przydarzyła tuż po jej śmierci i nagle. Mama zawsze bolała nad tym, że mój rodzimy Wrocław mnie nie zaprasza. No i spowodowała, że tam wróciłam. Czuję opiekę mojej mamy cały czas. Ponieważ moja mama została przeprowadzona w guanteku, jej dusza jeszcze do mnie mówi: Mam wskazówki. Mam z nią jeszcze komunikację. Przejście duszy trochę trwa, nie jest natychmiastowe. Najmniej siedem tygodni dusza jeszcze jest obecna, blisko. Czujemy jej energię, kontakt. I ja się cieszę tą bliskością. A nawet kiedy ta bliskość już troszkę przygaśnie, bo mama pójdzie dalej, najmniej trzy miesiące do następnej inkarnacji, myślę, że mama wróci. Też będę mogła w każdej chwili połączyć się z każdym momentem jej życia. Bo taką możliwość mamy zawsze. Czas jest tylko umowną kwestią. I słuchajcie, każde piękne wydarzenie w waszym życiu, jego sygnał kwantowy zostaje w waszej czasoprzestrzeni, w waszym wszechświecie. I w każdej chwili możecie się z nim połączyć. Zatem Łączcie się z tymi cudownymi, a nie z tymi bolesnymi. Bo kiedy wracacie myślą do tych bolesnych, wzmacniacie je. A chodzi o to, żebyśmy z każdą chwilą rośli w siłę. Żebyśmy byli więksi. Żeby nasze wibracje szły w zyliony bołwisów. Bo zawsze modelujemy własne życie, siebie, wszechświat, tu i teraz. Możemy wszystko. Jesteśmy kreatorami. Zatem kochajmy patrzmy jasno teraz przeszłość i w przyszłość. Wszystko się uda. Dasz sobie radę. Timshel. Niebawem znów się odezwę, kochani. Ściskam was na dziś. Miejcie piękny, słoneczny dzień. U mnie co prawda tulipany wyjedzone. Sarenki bardzo dokładnie poobgryzały każdy listek. Ale są krokusy, są szafirki, drzewka owocowe wypuściły pączki. Wiosna, kochani, wiosna. Widzicie? Rośnijcie razem z nią, wasza Monika.